Dzisiaj spotykamy się na konferencji podsumowującej projekt Erasmus+, kształcenie i szkolenie zawodowe pod tytułem Europejski Program Podnoszenia Umiejętności w Kształceniu Zawodowym Uczniów Zespołu Szkół nr 1 Szansą na Sukces. Zdecydowałem się, aby wziąć udział w praktykach, ponieważ chciałem nabyć nowych doświadczeń, nowych umiejętności oraz podszkolić moje kompetencje w języku angielskim. A ty dlaczego się zdecydowałeś? Głównie dla poznania Hiszpanii. Zawsze Hiszpania bardzo mnie interesowała. Bardzo chciałem poznać kulturę hiszpańską i zapoznać się, w jaki sposób wygląda życie w tamtym miejscu. Program trwa dwa lata, w trakcie którego zostało zrekrutowanych 64 uczestników, uczniów z klasy drugiej, trzeciej i czwartej. Odbyły się 3-tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii, w malowniczej Maladze. Bardzo się cieszymy, że nasze szkoły, gdzie starostwo jest organem prowadzącym, piszą wnioski. Jesteśmy w Unii Europejskiej, czyli możemy tutaj integrować się z innymi państwami. Nasze szkoły, można powiedzieć, specjalizują się w pisaniu takich projektów, pozyskują środki. Młodzież wyjeżdża za granicę. W tym przypadku dzisiejszym była w Hiszpanii, w Maladze. Wkład nasz jako starostwa jest to około 20%. To są dobrze wydane pieniądze, bo wiemy, że doświadczenie, które tam młodzież nabywa, jest dla nich cenne. No i ten rozwój ich, jeżeli chodzi o edukację, jest na bardzo dobrym poziomie. Na praktykach, w zależności od specjalizacji danej osoby, tworzyliśmy strony internetowe, działaliśmy na maszynach CNC. Tak jak mówię, to w zależności od specjalizacji, czyli mechatronika, informatyka, mechanika, automatyka oraz elektryka. Praktyka w Hiszpanii była o wiele bardziej wartościowa niż praktyka w kraju, ponieważ praktyka w Hiszpanii wymagała orientacji w języku obcym, co też bardzo pomogło zorientować się we własnym zawodzie, które są głównie w języku angielskim. Młodzież kształciła się w swoich kierunkach zgodnie z profilem kształcenia, czyli informatyk, mechatronik, mechanik i elektryk. Każdy z nich odbywał praktyki zawodowe w znalezionych wcześniej przeze mnie firmę Euromind zakładach pracy. Kształcili się także w języku hiszpańskim i w wolnym czasie zwiedzali miasta. Byliśmy tam 3 tygodnie. Nauczyłem się bardzo wiele od mojego szefa w pracy. No i oczywiście zdobyłem certyfikat w języku hiszpańskim A1. Jest to naprawdę cenne doświadczenie. Wzbogacają swój warsztat pracy, zdobywają duże umiejętności językowe, poszerzają swój warsztat pracy, stają się bardziej otwarci, chętnie nawiązują współpracę i podejmują się trudnych zadań. Po praktykach, między zajęciami, mieliśmy czas wolny, mogliśmy skorzystać z plaży Malagi, ale też czasami odbywały się wycieczki kulturoznawcze do miast pobliskich Malagi, jak i również po samym mieście Malaga. Zostały nam przedstawione atrakcje turystyczne, jak i bardzo ważne miejsca historyczne. Projekt był sfinansowany z programów Erasmus+, a 20% dofinansowanie ze starostwa powiatowego w Dzierżoniowie. Z własnego doświadczenia powiem, nie nabyłem żadnych znajomości w tamtym miejscu. Głównie z powodu tremy nie odważyłem się porozmawiać z obcymi ludźmi, ale na pewno z moim pracodawcą nabyłem bardzo ciekawą relację, bardzo przyjemnie mi się z nim rozmawiało w języku angielskim. Była to bardzo swobodna rozmowa. Potwierdzeniem zdobytych umiejętności są certyfikaty Europass Mobilność, Europass CV i certyfikaty językowe z języka hiszpańskiego. Namawiamy młodzież, żeby jednak została tutaj na miejscu, aby tutaj pracowała, rozwijała swoje firmy. Jest to trudne, bo jak wiemy, w tych czasach młodzież wyjeżdża do dużych miast, wyjeżdża za granicę. No, tak, w takich czasach żyjemy, że tego nie unikniemy. Jednak tak z roku na rok widać, że rozwijają się firmy lokalne, rodzinne. To jest chyba taki element, który spowoduje, że duża grupa tych młodych ludzi zostanie u nas w powiecie dzierżoniowskim.